uczestniczenie w każdym sporcie wymaga dużego nakładu czasu. Ja skończyłem studia medyczne, pracowałem jako chirurg w Szpitalu Miejskim w Gliwicach, no ale jednocześnie musiałem często być na lotnisku, żeby utrzymać swoją formę, żeby szkolić tutaj, żeby pomagać swoim kolegom. No to nie sprzyjało to specjalnie temu, szczególnie w tych czasach, żebym mógł utrzymać rodzinę, nie pracując zawodowo 24 godziny na dobę, jak to często lekarze w tym czasie robili. Dlatego w 1979 roku odszedłem z lotnictwa, a wiedziałem, że nie zrobię tego w Gliwicach, kiedy będę miał i będę na co dzień słyszał szum samolotów i widział szybowce latające na niebie. Wyjechałem z żoną do Przemyśla, żona objęła ordynaturę w szpitalu w Przemyślu na Noworodkach. Ja natomiast rozpocząłem pracę na chirurgii, ale niedługo, bo nadarzyła się okazja do wyjazdu do Emiratów Arabskich i wyjechałem na 9 lat do Dubaju, gdzie w Rashid Hospital pracowałem w oddziale chirurgicznym. No i wróciłem dopiero w 1989 roku. No i siedziałem, pracowałem w szpitalu potem po powrocie w Przemyślu. No ale kiedy podjęliśmy decyzję z żoną, że wracamy do Gliwic z powrotem, pomyślałem sobie, że przecież jest lotnisko. Więc w 2006 roku pojechałem do Mielca i zrobiłem przeszkolenie, po odpowiednim przeszkoleniu odzyskałem swoje licencje instruktora samolotowego, szybowcowego, pilota zawodowego, samolotowego i szybowcowego. No co i tutaj po przyjeździe do Gliwic z powrotem rozpocząłem wykonywać lot. Moje nazwisko Mikołajczyk Edmund. Swoją przygodę, piękną, długoletnią przygodę z lotnictwem rozpocząłem w roku 1951 i to nie od samolotów, tylko od szybowców. Dopiero w roku 1953 na lotnisku w Gliwicach Aeroklub Katowicki urządził kurs szkolenia samolotowego, na którym właśnie uzyskałem trzecią klasę pilota samolotowego. W 1955 roku, kiedy powstał Aeroklub Gliwicki, zostałem jego członkiem i rozpocząłem już latać jako pilot samolotowy, jako pilot szybowcowy. W krótkim czasie uzyskałem uprawnienia instruktorskie samolotowe, jako instruktor społeczny i szybowcowe. I nie tylko latałem sam, ale szkoliłem jeszcze młodszych pilotów. No oczywiście w tym okresie czasu mieliśmy do dyspozycji dużo samolotów i dużo możliwości wylatania godzin, dlatego bardzo dużo młodzieży się szkoliło, uzyskując szybkie postępy w lotnictwie. Ja osobiście już w roku 1956 wystartowałem w pierwszych zawodach samolotowych, to były samolotowe zawody rajdowo-nawigacyjne, czy rajdowe zawody, czy nawigacyjne zawody Mistrzostwa Polski Juniorów, na których zająłem 5. miejsce z Bogusiem Januszewskim, kolegą tutaj z aeroklubu. W międzyczasie na Mistrzostwach Polski nawigacyjnych rozgrywana była konkurencja akrobacji. W tym czasie byli tacy, uzyskiwali te mistrzostwa jak Wikło, potem Stasiu Kasperek do roku 1959. Dopiero w roku 60 zorganizowano pierwsze Mistrzostwa Polski w akrobacji samolotowej w Warszawie. Pierwszym mistrzem Polski został Stanisław Ackermann z Inowrocławia.
Następnie powołano kadrę, do której ja się jeszcze nie zakwalifikowałem, bo zająłem niezbyt zaszczytne miejsce w tych pierwszych zawodach. Ale już w następnym roku w Zielonej Górze zająłem 4. miejsce i do kadry, 8-osobowej kadry samolotowej się dostałem. No i wkrótce potem w roku 1964 zająłem 3. miejsce na Mistrzostwach Polski, w 65. byłem drugi i w 66. uzyskałem tytuł mistrza Polski po raz pierwszy. Jednocześnie startowaliśmy w 65. roku, pamiętam, w międzynarodowych zawodach w akrobacji samolotowej w Łodzi, trenując wcześniej na wspaniałym samolocie polskim, który niestety nie został dopuszczony do mistrzostw, na tarpanie, który w ostatniej chwili te samoloty nam zabrono i musieliśmy startować na samolotach z Lin-26 ze 105-konnymi silnikami wobec 180 i 220-konnych silników innych zawodników. No ale tam i tam żeśmy jakoś nieźle wypadli, bo Staszek Kasperek zajął 3. miejsce, ja zająłem miejsce 6. Wcześniej w Mistrzostwach Świata w 64 roku startowali nasi zawodnicy, uzyskując miejsce w pierwszej 20. Mój pierwszy udział w Mistrzostwach Świata to były Mistrzostwa Świata w Moskwie w 1966 roku. Następne mistrzostwa to był już Magdeburg w 68 roku i następne mistrzostwa, w których startowałem, były Hallowington w Anglii w 70 roku. Niepowodzenia na tych zawodach, to znaczy niepowodzenia w sensie tym, zwykle zajmowaliśmy miejsca w pierwszej 15-16 zawodów na 60 zawodników, ale była kwestia samolotów. Z początku startowaliśmy na modyfikacji z Lina 26, tak zwanym Super Kasper Acrobat, który został wybudowany w Świdniku z inicjatywy Staszka Kasperka. No, ten samolot już sama moc tego samolotu wskazuje, którą można porównać do startu w zawodach na Syrence w stosunku do innych zawodników, którzy startują na Mercedesach. No, ostatnie moje mistrzostwa świata to były już na samolocie zbliżonym do czołówki światowej, to był Zlin 50L, którego 2 tygodnie przed mistrzostwami świata w Kijowie w 76 roku przyprowadziłem z Czechosłowacji i po 2-tygodniowym niecałym treningu startowałem na tym samolocie. Zająłem tam 15 miejsce na 60 kilku zawodników. W latach 64 chyba, 65 utworzono tak zwane ośrodki akrobacyjne. W Świdniku ośrodek akrobacyjny prowadził Staszek Kasperek jako trener okręgowy. W Inowrocławiu Staszek Ackerman był trenerem okręgowym, w Zielonej Górze Stefan Studencki, a ja prowadziłem taki ośrodek w Gliwicach. Co to były te ośrodki? Obejmowały one okoliczne aerokluby, na przykład ośrodek w Gliwicach obejmował 10 sąsiednich aeroklubów. Za zadanie mieliśmy szkolenie w akrobacji, organizację obozów dla kadry i organizację sprawdzianów dla kadry. Ja osobiście jeszcze zainicjowałem i zorganizowałem pierwsze zawody ogólnopolskie w akrobacji samolotowej dla młodszych kolegów, gdzie my starsi sędziowaliśmy, a oni latali. Od tych zawodów były one razem z mistrzostwami Polski rozgrywane. W Gliwicach w każdym razie były wielokrotnie rozgrywane. Co można powiedzieć o akrobacji w tym czasie? No było dobrze z tego względu, że mieliśmy tych samolotów Super Kasper Akrobat dużo. Ja w ośrodku miałem 3 sztuki, czy 4 sztuki później miałem, które
wypożyczałem, dawałem kolegom do Bielska, Helmutowi między innymi, Helmutowi Stasiowi dałem do Opola, żeby mógł trenować, a nie dojeżdżał tutaj do Gliwic na motocyklu. Z Katowic Felicjan Kawala startował, wyśmienity akrobata, który w 1974 roku wlał mi dobrze w Toruniu, bo zajął pierwsze miejsce. W ostatniej konkurencji ja byłem drugi. Zresztą tworzyliśmy razem tutaj zespół też akrobacyjny, razem z Bogusiem Januszewskim, zespół Śląsk. W 1967 roku wygraliśmy z zespołem Dudzika, z zespołem Kasperków na lotnisku w Katowicach. Okazało się, że w Opolu jest też obok Helmuta Stasia młody chłopaczek, który tutaj rozpoczął dojeżdżać, ale potem się okazało, że do wojska go zabrali. No więc zorganizowaliśmy sytuację tak, żeby wziąć go do wojska do Gliwic, żeby miał opierunek i spanko w wojsku, a na lotnisku, żeby latał. I w ten sposób Marek Szufa się tutaj w Gliwicach wyszkolił w akrobacji. Potem, kiedy ja zakończyłem w 1979 roku, to wtedy Marek Szufa, Jurek Makula przejęli ten samolot 50 i zorganizowali taki mini ośrodek w Rybniku. Przez kilka lat latali tam nawet dobrze, bo też wyszkolili kilku innych pilotów. Miłość do akrobacji i do latania takiego właśnie sportowego zaszczepił we mnie Mundziu Mikołajczyk, który był moim guru, do dzisiaj jest guru akrobacyjnym. Mundek był dla mnie po prostu wzorem, który ja starałem się naśladować. Styl jego latania, sposób w jaki latał, po prostu no, urzekł mnie i chyba to mnie zaraziło do takiego wyczynowego, a raczej nawet pokazowego latania. Mundek zawsze po prostu latał wyjątkowo pokazowo. Każdy, kto był na lotnisku, jak Mundek wsiadał do samolotu, to nawet jak się śpieszył, to czekał do momentu, kiedy nie wyląduje, bo zawsze było wiadomo, że coś ten wykombinuje i coś zrobi ciekawego, coś wartego zobaczenia. Jak powiedziałem, Mundek zawsze coś kombinował, zawsze pokazywał wspaniałe latanie i takie ostre latanie, a jego takim sztandarowym pomysłem właśnie to było zawsze, jeszcze na EWS-ie jak latał, po starcie zaraz skrzydłem prawie przekładając po ziemi na plecach i wznoszenie na plecach do nabrania wysokości do strefy. To był jeden z pomysłów, inny pomysł to miał taki fajny, bo lecąc na plecach otwierał kabinę w AEWS-ie i dwie ręce na zewnątrz były wystawione. I to była właśnie też taka jego figura, którą pokazywał i zawsze wszyscy na to czekali, zawsze to podziwiali. Mundek to jest stara szkoła latania, stara, najlepsza szkoła latania właśnie akrobacyjnego. Potem im dalej, że tak powiem, w kalendarz, tym to latanie było mniej, że tak powiem, miał mniej instruktorów, na pewno nie takich instruktorów jak Mundek Mikołajczyk. No. To był po prostu guru nie tylko dla mnie, to był guru dla naprawdę wielu pilotów, którzy kochali latanie, kochali akrobację przede wszystkim.